Witajcie cieplutko na kanale Żyj każdą chwilą. Dzisiaj mamy piątunią, więc postanowiłam coś nagrać, bo minęły 3 dni i tak sobie pomyślałam, że dobrze by było Wam opowiedzieć o moich takich spostrzeżeniach i moich obserwacjach na temat polskiej i angielskiej szkoły, a także jak to wygląda, jeżeli chodzi o, nie tylko mówię, edukację, ale też wygląd szkoły i jeszcze takie inne drobiazgi. Ale na samym początku oczywiście chciałam Was wszystkich pozdrowić, życzyć Wam miłego weekendu, dużo zdrowia. Obiecuję, że Wam nagram Q&A, ale proszę jeszcze o chwilkę cierpliwości, dlatego że wymaga to trochę czasu i przygotowania. A powiem Wam szczerze, że ciężko mi się jeszcze skupić, bo mówię, czekam na rezonans kręgosłupa i wydaje mi się, że jeżeli będzie ok, będzie dobrze, to w niedzielę na niego pojadę lub w poniedziałek, bo trzeba zrobić porządek. Jeżeli organizm Wasz daje jakiś sygnał, to działajcie, a u mnie już to się troszkę wydłużyło i no już faktycznie męczy i trzeba się za to wziąć. W każdym bądź razie będzie dobrze. Dzisiaj jeszcze zrobimy z Monią taki jesienny koktajl z tego, co mamy w lodówce i nie tylko. Więc najpierw sobie zrobimy koktajl, a później opowiem Wam o szkole. Przygotujcie sobie, przepraszam, że nie mam tego na talerzyku, a tak, przygotujcie sobie kilka truskawek, jedna łyżka nasion chia. Do tego sobie jeszcze weźcie orzechy włoskie, nasypcie. Banany, które są zamrożone. W sumie to już się odmroziły, więc bananki więcej nie wcisnę. I teraz jeszcze do tego przygotujcie sobie jogurt naturalny grecki. Już Wam mówię, o jakiej pojemności. Ojojoj, kochani, 150 gram. Do tego będzie łyżka masła orzechowego. Udało mi się we Tesco wytropić dobre masło orzechowe, bo wcześniej kupowaliśmy z Bulka, ale kosztowało bodajże 12 funtów, co prawda litrowe, ale dużo tego tłuszczu tam było. I tak opcjonalnie damy pół szklanki mleczka. Więc jeszcze raz Wam Monia przypomni. Truskawki, nasionka chia, łyżka, mrożone banany, garść orzechów włoskich, jogurt naturalny 150 gram, łyżka masła orzechowego i pół szklanki mleczka. Teraz ja sobie tutaj pozwolę na to, że sobie postawię ten telefon. Ok. I będziemy po kolei przygotowywać. Pogodę mamy ładną. Pogodanka, jestem pogodynka. Pogodę mamy przepiękną. Co prawda, że noce już są zimne, ale mamy dzisiaj 23 stopnie. Piszcie, jaka pogoda w Polsce, czy też w innych krajach. I mam nadzieję, że chmury Wam wydopisują. Ale ma być to wtorku pięknie, więc myślę, żeby z chłopakami dzisiaj jechać w niedzielę do Muzeum Naturalnego. Troszkę bym, wiecie, no tak chcę trochę spędzić czas z chłopakami. Jakby mi się coś udało nagrać, to pewnie, że nagram. Coś spróbuję, chociaż taką chwileczkę pokażę Wam. Ale tak myślę właśnie, bo byliśmy tym National Museum z 3 lata temu, jak bubasy sobie jeszcze latały kegakikegu. I tak myślałam właśnie, żebyśmy jechali w niedzielę, będzie piękna pogoda. No ale zobaczymy, bo nie wiem jeszcze jak to będzie. Ale mam nadzieję, że będzie ok, pojedziemy. Ok. I teraz tak, dodajemy sobie wszystkie składniki Ninja. Ogólnie to już jest jakiś staruszek, trzeba kupić nowy. I dodajemy sobie ten jogurcik. Ok, trzeba troszkę to wiecie ugnieść, żeby to się wszystko mieściło. Ja teraz tego nie będę pić, wezmę sobie to, wiecie, schłodzę. Ok. I musicie w sumie to puszkanki, nie będzie chyba potrzeby puszkanki do wania.
lekka. Chodzi o to, żeby troszeczkę to było takie troszeczkę płynne, ale minimalnie, czyli tak mniej niż pół. Czuję tak mniej niż pół kanki. Połowa z połowy. Schowię sobie to mleczko, wiecie jak to monia. Mamy gotowe i teraz sobie to będziemy miksować. Na masełku znikłam, przepraszam bardzo. Znikłam z obiektywu, jestem. Nie, wiecie, życie jest piękne i życie też jest krótkie, więc trzeba się cieszyć. Ale faktycznie, wiecie co, ten kręgosłup to naprawdę mnie tutaj już paraliżuje bardzo długo i tak wiecie, sama jestem na siebie zła, że no zbyt długo mówię, czekam. Czekałam, więc jeszcze jedna kwestia może być. Ginekolog, wiecie, ostatnio byłam u ginekologa 3-4 lata temu. Tylko kurczę, tu nie jest tak po prostu łatwo. Ja to się trochę, wiecie, boję, bo tutaj są takie inne takie różne techniki badania. Z tego ginekologa też muszę się wybrać, ale taki ginekolog u nas kosztuje tylko 350 funtów, więc wiecie, polscy lekarze naprawdę się tutaj cenią. I miksujemy. I będzie na później. Jako deserek zamiast słodkiego ciasta. Przepraszam, że musi być tak głośno. Załóżcie zatyczki. Jak na budowie. Budowlane. Pamiętajcie, jak monia blenduje, to zakupcie sobie zatyczki budowlane. No, faktycznie. Połowa z połowy mleczka. Z połowy szklanki. Jeszcze fika. No i mamy to. Mamy. Wyszło dosyć sporawo. Więc zostawię też tutaj, wiecie, ja sobie tylko odkręcę. Odkręcę sobie. Jezu. Ale siłę to jeszcze mam. Odkręciłam dosyć mocno. Pięknie. Pięknie pachnie. Pięknie pachnie. Proszę bardzo. Tak się komponuje. Dadam, dadam, dadam. I mój ulubiony kubeczek, który sobie zakupiłam Tesco na urodzinki. Boże, bardzo. Z niebo w gębie. Nic nie marnujemy. Proszę bardzo. I mamy gotowe. Na to sobie oczywiście możecie co tam ozdobić truskawunią, która zaraz utonie jak w Tytaniku. No i mamy gotowe. Możemy sobie też opcjonalnie, jak lubicie, opcjonalnie ja mówię, to tylko mówię, zależy od Was, bo tak masło orzechowe, fajnie by tutaj pasował też, monia, cynamon, więc posypiemy sobie szczyptą cynamonu i mam gotowy deserek. I teraz moi kochani, postawię sobie telefon, będziemy sobie rozmawiać, zaraz tutaj. Zrobię sobie tylko ten mój koktajl i teraz tak wiecie co, zastanawiam się, gdzie go tutaj włożyć do lodówki, więc zaczekajcie. Może tutaj go postawię, bo naprawdę wyszło tylko bardzo dużo. Okej. No sobie tutaj tak fajnie będzie stać. Schłodzi się jeszcze bardziej. On jak przyjdzie ze sklepu, bo jadę do Żydów, znaczy zawsze mówię, że jadę do piekarni żydowskiej. Nie wiem, czy o tej godzinie. Okej. Dobra, no to tak niekulturalnie, Monia. Niekulturalnie. Dobra, siadamy. Siadamy, moi kochani. Nie wiem, z jakiego tła tutaj wziąć, bo tutaj widzicie zazwyczaj mikrofalę. Taką mam kuchnię. Ona nie jest zbyt ciemna. Jest ok. No to Monia siada. Przygotowuje się normalnie, niczym jak na egzamin. I słuchajcie, to jest tak właśnie, że Monia musi jeszcze jechać do piekarni żydowskiej. Zawsze jeżdżę na Stamford Hill. Tam jest piekarnia Grodziński i mają zarąbiste, to już Wam pokazywałam na filmiku, drożdżówki, takie podusie w środku ze serem. Oni co prawda robią to na margarynie, nie na maśle, no to trochę kicha, no ale no,
bo ja lepiej, wiecie, preferuję masło. Ale okej, no margarynie, no i tam soja jest, są żółtka, są jajka, więc jest kurwypas. Są bardzo dobre, ale mówię, tam chyba 9 ich jest w cenie 6,50, więc mówię, nie są tanie, miałam też wziąć babeczki, ale zrezygnujcie, bo starczy jakoś na dwa takie opakowania, to będzie 13 funtów, ale lepiej takie coś gdzieś niż, wiecie, taki misz-masz, nic, sam cukier. Wczoraj wziąłam takie właśnie w sklepie polskim, drożdżówki nie ma, czy takie rogaliki z budyniem. Były zarąbiste, wiecie, przepyszne były, normalnie nie było w gębie. Zmienili recepturę, wczoraj poszłam do polskiego sklepu i niestety zmieniło się, posypali cukrem białym. Białym cukrem, tyle tego cukru nawalili, że jak spróbowałam, no to niestety, ale po jednym tak mi było niedobrze, bo po prostu, no chyba na jednym rogaliku była jedna łyżeczka cukru. Więc szkoda właśnie, że zmienili recepturę i posypali to, te rogaliki cukrem, bo bez cukru były naprawdę przepyszne i było to, wiecie, tak wyporcjowane, jeżeli chodzi o słodkość. Więc moi kochani, tak o szkole wam opowiem. Z mojego punktu widzenia, polskiego i angielskiego. Ja chodziłam do polskiej szkoły, więc widzę też dużo różnic. Co mi się podoba, co mi się nie podoba, ale chyba więcej rzeczy mi się podoba. No, tak mi się wydaje, może nie do końca, no zobaczymy. W każdym bądź razie tak, u nas w Polsce, jak ja chodziłam do szkoły, wiadoma rzecz, były klasy, jedna, druga, trzecia. I pamiętam, że był często przeskok miałam, jak chodziłam do szkoły. I podejrzewam, że do tej pory tak jest. Pisz się właśnie, czy to może się zmieniło. Ale pamiętam, że jak chodziłam do szkoły, to każdą lekcję mieliśmy w innych klasach. Plastyka, wiecie, muzyka była w innych klasach. Tutaj jest tak, że wszystkie przedmioty macie w jednej klasie, więc super. Nie muszą dzieciaki gdzieś, wiecie, latać, o, uczę, biorę plecaki, i lecę do następnej klasy. Tylko po prostu dzieci są w tej samej klasie, mają wszystkie przedmioty. Klasa wygląda w taki sposób, że nie tak jak pamiętam u mnie, jak chodziłam do szkoły, że siedziałam z koleżanką w ławce lub z kolegą i były te, wiecie, ławeczki tak rządkiem postawione. Tutaj jest tak, że jak wchodzicie do klasy, to sala jest dosyć wielka, jest taki wielki whiteboard, czyli biała tablica, pani pisze pisakiem, nie kredą, czarnym właśnie takim mazakiem symbolnym, zmywa sobie gąbeczką, jak już napisze zadanie, napisze następne i zmarzę. U nas się wiadomo, że czas już jest ta różnica, jest tablica i kreda. I kredą się pisało i zmazywało się gąbką, a tutaj się pisze takim pisakiem i zmazuje się gąbeczką. I też nie było, a właśnie jeszcze tak po kolei właśnie mamy, no mówię, jeżeli chodzi właśnie o te ławeczki, to tutaj jest jedna ławka i przy tej jednej ławeczce siedzi około 5 dzieci. Tutaj na przykład 3 i po przeciwnej stronie 2, więc 5 dzieci. Mają taki zestaw, gdzie miałam okazję być, bo już wcześniej też byłam, ale tak dzisiaj się bardziej przyjrzałam. Na takim właśnie zebraniu z rodzicami, takim specjalnym, gdzie zawsze każdy piątek możemy przyjść do swoich dzieci i zobaczyć, co one robią. I tak te 45 minut możemy zaobserwować, co pani nauczycielka tam przygotowała. I na każdym stoliku są takie koszyki i w tych koszyczkach są ołówki, kredki, może wiadomo rzecz, oszczysz sobie, jak już ołówek jest tępy, też nie używają tak jak w Polsce długopisów. Ja pamiętam, że używałam długopisów, że teraz się zmieniło. Tutaj się nie używa długopisów, tu dzieci używają ołówek. No jak coś źle zrobią, to po prostu marzą. Zeszyty są też właśnie w tych takich koszykach. One sobie stoją, czy leżą w środku. Mamy tam matematykę, maths, mamy science, mamy na przykład też z polskiego, tak, tak próbuję polski, nie jestem jakaś perfekcjonistka niestety w angielskim, ale tam to macie historię, art, więc
z różnych przedmiotów właśnie sobie te zeszyciki leżą. No i jak pani na przykład, no i wygląda to tak. Żebym czegoś też nie zapomniała, bo coś jeszcze chciałam wam powiedzieć. Jeżeli chodzi o nauczyciela, to też właśnie ma swoje takie biureczko. I jeszcze jest jedna rzecz fajna tutaj, że jak chodziłam w tej polskiej szkole u nas, nie było wielkiego takiego, wiecie, monitora, gdzie wybierało się, co w danym dniu będzie się jeść w szkole. Tutaj jest tak, że dzieci podchodzą do dotykowego telewizorka, czy to taki w sumie to nie dotykowy telewizor, to taki komputer, o. Do dotykowego komputera, takiego wielkiego, wie pan, większy jest niż w moim domu, mam taki mały telewizor, nie potrzeba wielkiego. Zresztą wiecie, że nie zwracam uwagi po prostu takich rzeczy, które mnie otaczają materialne, tylko na ludzi, którzy mnie otaczają, moją rodzinę. I właśnie jest tak, że podchodzi się do tablicy, do tego monitorka komputera i wybiera się jedzenie. Na przykład na deser jest galaretka, albo na obiadek wybieracie wegetariańskie jedzenie lub niewegetariańskie jedzenie z mięsem. Więc tak to właśnie wygląda. Tego w polskich szkołach nie ma, jedynie, że teraz się zmieniło i też taki system może w prywatnych jest wybierania sobie jedzenia po register, czy już kiedy już obecność jest sprawdzona, jest wybierane jedzenie. Później dzieci sobie siadają w ławeczkach, no i tam pani nauczycielka po kolei pisze, co trzeba robić. Jak wygląda wystrój u moich dzieci w szkole? Chciałabym tak trochę nagrać, jak ta rada, no jak będzie zebranie z rodzicami, to spróbuję trochę nagrać. Sala jest taka przyjazna, są książki na półkach, nawet są misie. Syn Krzysiu chodzi do czwartej klasy, Damianek chodzi do trzeciej klasy i naprawdę fajnie, że leżą sobie misiaki, książki, więc można się przytulić, jak się zatęskni za mamą, albo za tatą, albo za babcią. W każdym bądź razie jest taka fajna, taka kolorowa ta sala. Jak wychodzicie z klasy, to w tym długim właśnie korytarzu też są takie teczki różne, z różnymi folderami dzieci, jakieś nagrody. I jeszcze wam chcę opowiedzieć o sali gimnastycznej. Ona jest zupełnie, różni się tym, że jak ja chodziłam do szkoły i tu podejrzewam, że do tej pory tak jest, nic się nie zmieniło, chociaż mówię, jest, teraz to wiecie, modercami, jest nowoczesne czasy, więc wszystko idzie do przodu, więc może w niektórych szkołach też tak jest, ale tu nie ma sali gimnastycznej takiej, gdzie tylko się ćwiczy, tylko na tej sali gimnastycznej w tej szkole i nie tylko, też w innych szkołach, w wielu innych szkołach, na tych salach gimnastycznych też się je. Jest pora lunchowa, czyli o godzinie 12:30 dzieci je zbierają i idą na jedzenie i mają taką godzinną przerwę, żeby się zrelaksować, pobiegać, odpocząć, zregenerować się. I właśnie tak to wygląda, że na tej sali dzieci jedzą. Są rozstawione te stoliczki, krzesełka, a w momencie, kiedy dzieci ćwiczą, grają w siatkę, grają w piłkę nożną, te stoliczki są składane, krzesełka też są położone z boku. Więc tak, jak chodziłam na WF, to tylko była sala gimnastyczna, która służyła do ćwiczeń, ale nie jedliśmy tam, była osobna świetlica. Tutaj się je na sali gimnastycznej. Zastanawiam się, jeżeli chodzi jeszcze o właśnie takie fajne wybieranie sobie jedzenia, to jest dobry pomysł ogólnie, że myślą też właśnie o dzieciach, które wiecie, nie są mięsożerni, czyli są weganami. Więc tutaj jest tak, że można sobie wybrać wegetariańskie jedzenie, na przykład makaron z warzywami, z cukinią. Jedzenie naprawdę jest smaczne. Gotują pani ciemnoskórę, ale naprawdę nie po w gębie. Raz miałam okazję spróbować spaghetti macaroni cheese, ulubione danie chłopaków i naprawdę było smaczne. Poszłam do pani, powiedziałam, że chcę dokładkę i powiedziałam, że naprawdę przepyszne, żeby mi zrobić parysik na to, ale oczywiście to był żarcik, nie zradziła pani, a naprawdę było bardzo dobre i zażarłam, wiecie, taki wielki talerz żarła. Więc tak,
gotują bardzo smacznie i wybieracie sobie też deser, czy jest na przykład jabłuszkowe, takie słodne, takie jedzenie ogólnie w angielskiej szkole, to jest jacket potato, czyli takie ziemniaczki w modułkach, w środku też dodają serek. Ono jest codziennie, są też nuggets, kuciak, pizza, stałe danie też, margarita, pizza jest. Więc ogólnie od wyboru do koloru, na każdy dzień jest czekoladowe, na przykład jest ciasto jabłuszkowe, są też lody, też jest galaretka, więc smaczne dania. I co najważniejsze, i co jest fajne, że w tym roku major zarządził taką ustawę, że dla wszystkich szkół w Wielkiej Brytanii jedzenie jest free, zawsze za darmo, jeżeli chodzi o to jedzenie w szkole. Bo tak ja musiałabym płacić 2,30 za jedno dziecko, czyli wychodziłoby 4,60 za jeden dzień. Jak sobie wiecie, to pokalkuluję, to wyszłoby mi 90 funtów na miesiąc za dwójkę dzieci. Więc fajnie, że to weszło w tym roku, no i w tym roku mamy za darmo jedzenie dla wszystkich dzieci. Bo wcześniej było tak, że jeżeli ktoś zarabia, wiecie, tutaj mało lub otrzymuje benefity, no to i dziecko ma takie dofinansowanie i to jedzenie jest za darmo, plus oczywiście jeszcze mundurek. Mundurek, dopłacanie jest do rzeczy szkolnych. Są jakieś zniżki, jakieś bony, a jak już ktoś więcej zarabia, to nie ma. Musi płacić. Więc no tak to wygląda. Jeżeli chodzi o takie plusy też angielskiej szkoły, to mi się podoba właśnie, że no nie muszą dzieciaki nosić tych ciężkich, wiecie, plecaków z tymi książkami. Pamiętam, jak tak szło, mnie plecy mnie bolały. No i teraz w sumie może wychodzi na stare lata ból kręgosłupów, ale sami pamiętacie, jak dźwigaliśmy bardzo ciężkie książki i zeszyty, człowiek przychodził taki zmęczony, plecy bolały. No i to teraz w sumie wychodzi też nam. Więc tutaj idzie sobie dziecko z taką torbą szkolną, z jedną teczką, chusteczkami i wodą do picia. Bo na lekcji sobie tą wodę stawia na stoliczek osobny i kiedy ma ochotę, może się napić. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o jedzenie w polskiej i w angielskiej, mówię, jest ok, ale te pory, wiecie, te pory są dla mnie trochę, że w polskiej szkole to jednak co 45 minut można było sobie coś chrupnąć. No tutaj jest tak, że dopiero godzina, czy tak na rano chłopaki moje jedzą o 8.20 śniadanie, a później dopiero jedzą o 12.30, więc jest taka dosyć spora, tak 3,5 godziny przerwy, żeby te jedzonko zjeść. No jest trochę sporo, bo ja to przyzwyczajona byłam, że jadłam to te 45 minut, zawsze można było sobie coś tam chrupnąć, więc to taki minusik jest. Tolerancja. Tu nie wolno się nabijać. Nie mogą się dzieci nabijać, śmierdzi, jesteś głupi jesteś, nie, tutaj takiego czegoś nie ma, tolerancja, jeżeli jest jakaś obraza, rodzic jest wyzywany, no jest problem później duży, więc pełen po prostu szacunek do drugiej osoby musi być. I tak się jeszcze właśnie zastanawiam. Zebrania z rodzicami to wygląda tak, że dostajemy zawiadomienie, taki list, na którym właśnie pisze, kiedy będzie zebranie z rodzicami i możecie sobie wybrać tylko tą godzinę, jedynie, że nauczyciel na tę godzinę będzie zajęty, to wtedy Wam zaproponuję inną godzinę. No i wtedy sobie idziecie tam na to zebranie i oglądacie sobie książki i progresy, czyli to właśnie jak Wam dziecko poszło, czyli zapomniałam po polsku, no progres, postęp, o postęp, jaki postęp zrobiło Wasze dziecko. Co jeszcze tutaj, moi kochani, myślę o polskiej i angielskiej, no jedno mi się nie podoba jak sydera. Jak zaprowadzacie dziecko do szkoły, to trochę jest dziko. Teraz to zmieniali, to wcześniej tego nie było, można było z dzieckiem wejść na teren szkoły, a teraz jest tak, że jak chodzisz na ten teren szkoły, jest taka, wiecie, siatka i tam dzieciaki za tą siatkę się ustawiają, w linii jest line, w tej linii muszą stać i praktycznie widzisz swoje dziecko za siatką, nauczycieli też. Jeżeli chcesz się coś zapytać, to ty przez tą siatkę po prostu rozmawiasz.
Ewentualnie, że nauczyciela prosisz do siebie, czy mógłbyś go poprosić, to on wyjdzie, tak? Ale ty nie możesz chodzić tam za tą siatkę, gdzie te dzieci i nauczyciele stoją. Więc no, troszkę mówię tak, tak żartobliwie, troszeczkę jak w więzieniu, tak wiecie, na linii, za siatką, ale to jest, mówię, takie żartobliwe, to też chodzi o bezpieczeństwo dzieci, więc no, tutaj tym bardziej tak to musi wyglądać. I tak się jeszcze zastanawiam, czy się uczą? Uczą się. Byłam świadkiem dzisiaj, jak zadawali właśnie zadania i powiem wam szczerze, że ja już sama się chciałam, mówię do nauczycielki, pani co, ja no pani potrzebuję kalkulatora. Naprawdę mają teraz takie mnożenie na 3 cyfry, bo że naprawdę jak rzut beretem choina nie wiedziałam. Uczą się naprawdę, powiem wam szczerze, że się uczą. Sporo. I teraz jeszcze tak się zastanawiam, czy jeszcze jest, jaka jest różnica w polskiej i w angielskiej szkole. Tak, jeszcze jestem jedno, chociaż w sumie to nie, to jest to samo. Dzieci wychodzą sobie na dworze, mają skakanki, mają te hulahopy takie sławne tutaj, ja bawiłam się na hulahopie, piłki do nogi, które często niestety wylatują na ulicę. Trochę ciężko jest grać, bo ja pamiętam swoje były licho, to takie wielkie, wiecie, można było trzaskać. I prawie mieliśmy teren wypasiony, bardzo duży mieliśmy teren, też skokital. Tutaj takiego terenu na skokital nie ma, jest teren, gdzie można sobie pograć piłkę nożną lub koszykówkę. Siatkówka, piłka ręczna to na sali, tam gdzie się je i ćwiczy. No i tak mi się wydaje, że to są te właśnie niektóre różnice i ten mój punkt obserwacji, który zaobserwowałam między polską a angielską szkołą. No i jak ma się jakiś problem, to wiadomo, że trzeba iść do opisu, do biura w szkole i powiedzieć, poprosić o spotkanie z danym nauczycielem, jeżeli chce się o czymś porozmawiać, umówić sobie takie spotkanie. Wtedy mówią, czy jest czas na to, czy nauczyciel ma czas, czy nie. Umawia spotkanie, zagrzewiecie, podchodzi do nauczyciela, macie jakiś problem. Jeżeli jest jakiś problem, to więcej, znaczy w większości przypadków jest tak, że trzeba iść do ofisu, do biura i umówić spotkanie sobie, żeby porozmawiać z nauczycielem w jego biurze, nie przy dzieciach, nie przy innych rodzicach. To mi się też podoba właśnie, że taka jest, wiecie, prywatność. Nie wiem, wszyscy stoją rodzice i wszyscy słuchają, tylko jednak jest taki kącik i można sobie pogadać. No a co do dzieci? Dzieci jak dzieci, wszystkie kochane. Niektóre łobuziaki. To jak u nas było, że też jeden właśnie tutaj kolega z Krzysia klasy kadła, jak nie wiem, bardzo go lubi, gada, rozśmiesza, ale też pamiętam mojego kumpla Krzysztofa. I on po prostu, taka gaduła była w szkole, że hej, dosłownie, gadał, ale dało się lubić. Taka maskotka klasy. Więc tak, moi kochani, to wygląda z mojego punktu widzenia, który zaobserwowałam. Jeżeli chodzi o system szkolny, o godzinie 15.30 kończą. Piszcie, o której godzinie kończą trzecioklasiści i czwartoklasiści, bo nie mam pojęcia. No właśnie, czy coś się zmieniło w tych szkołach. I jeszcze jedno mi się podoba, zapomniałabym o tym tutaj właśnie w angielskiej szkole, oceny. Że tutaj nie ma ocen i człowiek się trzęsie, o mój Boże, mam jedynkę, pałę, mam ludzi kochane, zostanę normalnie kibel, będę musiał zdawać klasę następną. Nie, tutaj jest tak, że też wystawiają od 1 do 5 są stopnie i wiadomo, że 1, 2, no to wiecie, takie jak u nas, kiepsko, a trójka tak już trochę lepiej, no czwórka, piątka już jest super fantastyko. No więc chłopaki teraz mieli czwórki i piątki, no to zadowolona mamuśka. Ale tak, tutaj nie ma takiego stresu, kurczę, zaraz zostaniesz. Dziecko takie, wiecie, zestresowane, po prostu spięte chodzi. Nie. To jest jedna zasada, że ustawiają od 1 do 5. No i piszą tak, czego trzeba się nauczyć w następnej klasie, żeby szło lepiej. A w Polsce jednak ten system tych ocen fajnie jakby zmienili i też by był taki sposób ocenienia jak tutaj na stopniu. Oczywiście później jest egzamin,
To jest ten egzamin w wieku 11 lat, który trzeba dobrze zdać. I wtedy się idzie do sekundary, czy już do wyższej szkoły. Tak, więc tak to wygląda. Więc moi kochani, please subscribe my channel. If you like, I wish you happy day. Oh, happy day. Wam też życzę szczęśliwego dnia. Dobrego, trzymajcie się. Buźki, pozdrowienia. Monika, dzisiaj dużo się nagadała. Mam nadzieję, że wysłuchacie do końca. Trzymajcie się ciepło. Nie zapomnijcie o dzwoneczku i komentarzu. A, z Panem Bogiem.